Audiobook opracowano w oparciu o broszurę Odpusty za zmarłych pod redakcją księdza Janusza Kumala z Centrum Formacji Maryjnej Salvatoris Mater. Pomaganie zmarłym jest znakiem bezinteresownej miłości. Dusze poddane oczyszczeniu w czyśćcu nie mogą sobie same pomóc, ale są powierzone Bożemu miłosierdziu i naszej pomocy, aby im Boże zmiłowanie wyprosić. Czynimy to przez modlitwę, post i jałmużnę, a także zyskiwanie dla nich odpustów, zupełnych lub cząstkowych. Nie jest łatwo, jak mogłoby się wydawać, zyskiwać odpusty zupełne. Nie wystarczy formalne wypełnienie czynności i odmówienie modlitw. Potrzeba szerszej, wewnętrznej przemiany, jak też zależy to od stopnia duchowej bliskości z Bogiem. Nigdy jednak nie mamy całkowitej pewności, że dostąpiliśmy łaski odpustu zupełnego. Należy przede wszystkim ufać nieskończonej dobroci Boga. Nasze staranie o zyskanie odpustów i ofiarowanie ich za zmarłych jest jednak bardzo ważne. Czyńmy to gorliwie, nie tylko w listopadzie, ale przez cały rok. Niniejsza publikacja niech pomoże zrozumieć dar odpustów i wskaże sposoby ich uzyskania. Czym są odpusty? Przez słowo odpust należy rozumieć darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych, wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego, numer 1471. Otóż w sakramencie pokuty i pojednania otrzymujemy przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałujemy. Dzięki temu możemy osiągnąć wieczne zbawienie. Jednak uzyskane przebaczenie nie uwalnia nas od kar doczesnych, czasowych, które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła. W katechizmie czytamy: odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości. Odpusty mogą być udzielone żywym lub zmarłym. Odpust zupełny sprawia zatem, że człowiek staje przed Bogiem w stanie całkowitej czystości. Gdyby w tym momencie umarł, od razu mógłby dołączyć do grona zbawionych w niebie. Miara odpustu cząstkowego zależna jest od stopnia miłości, a tego do końca nie możemy zmierzyć, dlatego mówimy o cząstkowym darowaniu kary doczesnej. Odpustów zarówno cząstkowych, jak i zupełnych nie można ofiarowywać za innych żyjących, tylko za siebie lub za zmarłych. Warunki uzyskania odpustu zupełnego. Aby zyskać odpust zupełny, należy wypełnić następujące warunki. Pierwszy warunek. Godne przyjęcie Komunii Świętej. To znaczy, po dobrze odbytej sakramentalnej spowiedzi, czyli być w stanie łaski uświęcającej, można do niej przystąpić przed lub po wykonaniu czynności odpustowej. Po drugie, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Oznacza to, że należy wykluczyć na przyszłość dobrowolne oraz świadome popełnianie grzechów ciężkich i lekkich. Żal za grzechy i szczere postanowienie poprawy w sakramencie pokuty dysponuje człowieka do tego, aby osiągnął stan braku przywiązania do grzechów. Dlatego dobrze jest starać się o zyskanie odpustu w jak najbliższym czasie po spowiedzi.
Po trzecie, wypełnienie określonej czynności obdarzonej odpustem. Istnieje szczegółowy wykaz modlitw i czynności, które są związane z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. W dalszej części taki wykaz jest zamieszczony. Po czwarte, modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Mogą to być modlitwy np. Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo albo jakakolwiek inna modlitwa. Nie chodzi tutaj o modlitwę w intencji samego papieża, ale ma dotyczyć ona intencji, w których papież modli się każdego dnia. Wykaz modlitw i czynności obdarzonych odpustem zupełnym. Pierwsze. Adoracja Najświętszego Sakramentu przez co najmniej pół godziny. Jeśli jest krótsza, odpust cząstkowy. Po drugie, odmówienie w całości bez przerwy przynajmniej jednej części różańca, 0,5 w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu, bractwie, połączone z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami, odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami, odpust cząstkowy. Trzecie. Czytanie Pisma Świętego ze czcią należną Słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez władzę kościelną. Kto nie może czytać osobiście, wystarczy, gdy słucha czytającego nawet przez środki audiowizualne. Po czwarte, odprawienie drogi krzyżowej po spełnieniu następujących warunków. Odprawienie przed urzędowo erygowanymi stacjami drogi krzyżowej, na przykład w kościele, na placu przykościelnym. Musi być na nich 14 krzyżyków. Rozważenie męki i śmierci Chrystusa nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji. Wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej. Przy publicznym odprawianiu wystarczy, by prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić. Jeśli ktoś z powodu słusznej przyczyny, np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła, nie może odprawić drogi krzyżowej według podanych tutaj warunków, zyskuje odpust zupełny po przynajmniej półgodzinnym pobożnym czytaniu lub rozważaniu męki Chrystusa. Piąte. Udział w ćwiczeniach duchowych, rekolekcjach przez 3 pełne dni. Szóste. Publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Siódme. Publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla. Ósme. Nawiedzenie jednej z 4 rzymskich bazylik patriarchalnych świętego Piotra, świętego Pawła za murami, Matki Bożej Większej, świętego Jana na Lateranie i odmówienie w niej Ojcze Nasz i Wierzę w Boga. Święto tytułu tej bazyliki, w jakiekolwiek święto nakazane, na przykład we wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, raz w roku, w innym dniu wybranym przez wiernego. Dziewiąte. Przyjęcie błogosławieństwa udzielanego przez papieża Urbi et Orbi, miastu i światu, choćby tylko przez radio lub telewizję. Dziesiąte. Adoracja i ucałowanie krzyża w czasie liturgii męki pańskiej w Wielki Piątek. Odmówienie modlitwy Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, po komunii świętej przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek Wielkiego Postu oraz w Wielki Piątek, w pozostałe dni odpust cząstkowy. Dwunaste. Uczestnictwo w uroczystym zakończeniu Kongresu Eucharystycznego. Trzynaste. Posługiwanie się przedmiotami pobożności. Krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem, o ile zostały pobłogosławione przez papieża, ewentualnie przez biskupa, po odmówieniu
jakiejkolwiek formuły wyznania wiary w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca. Jeśli przedmioty były pobłogosławione przez kapłana lub diakona, odpust cząstkowy. 14. Przyjęcie pierwszej komunii świętej lub pobożne uczestnictwo w takiej uroczystości. 15. Sprawowanie i uczestnictwo we mszy świętej prymicyjnej. 16. Sprawowanie i uczestnictwo we mszy świętej z okazji 25, 50 lub 60-lecia kapłaństwa. 17. Jednorazowe nawiedzenie kościoła, w którym trwa synod diecezjalny. 18. Pobożne odmówienie, śpiew, modlitwy przed tak wielkim sakramentem podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej po mszy świętej w Wielki Czwartek oraz w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, w innym czasie odpust cząstkowy. 19. Publiczne odmówienie, śpiew, hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy, Te Deum, jako podziękowanie za otrzymane łaski w ostatnim dniu roku, w innym czasie, nawet prywatnie, odpust cząstkowy. 20. Publiczne odmówienie, hymnu Przyjdź, Duchu Święty, Veni Creator, w nowy rok i w uroczystość zesłania Ducha Świętego, w pozostałe dni, nawet prywatnie, odpust cząstkowy. 21. Nawiedzenie kościoła parafialnego w święto tytułu lub 2 sierpnia, kiedy to przypada odpust porcjankuli, po odmówieniu Ojcze Nasz i Wierze. 23. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada i odmówienie tam Ojcze Nasz i Wierze. 24. W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych. Codziennie odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych. Za nawiedzenie cmentarza w inne dni odpust cząstkowy, również wyłącznie za zmarłych. 25. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonników w święto ich założyciela i odmówienie tam Ojcze Nasz i Wierze. 26. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc lub w rocznicę swojego chrztu, jeśli przy pomocy innej formuły w innym czasie odpust cząstkowy. W 2002 roku ustanowiono także odpusty związane z kultem Miłosierdzia Bożego. Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami udziela się w granicach Polski wiernemu, który pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. Jeśli zaś ci wierni z powodu choroby lub innej słusznej racji nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i spragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny. W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy. Ponadto dla Polski zostały zatwierdzone także 2 dodatkowe odpusty zupełne. Uczestnictwo w nabożeństwie gorzkich żali 1 raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu w jakimkolwiek kościele na terenie Polski. Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniejszej w następujące dni. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca, w święto tytułu, w dniu 2 sierpnia odpust porcjankuli, 1 raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania. Odpust zupełny można uzyskać tylko 1 raz w ciągu tego samego dnia.
odpusty cząstkowe. Są trzy ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowego. Można dostąpić odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosimy myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, na przykład: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie Boże, kocham Cię. Po drugie, przynaglani wiarą i miłością przychodzimy z pomocą potrzebującym, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami. Po trzecie, gdy w intencji umartwiania się odmawiamy sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie. Odpust cząstkowy jest także związany z odmówieniem wielu znanych modlitw i można go uzyskać wielokrotnie w ciągu dnia. Niektóre z nich to: Anioł Pański lub Regina Caeli w okresie wielkanocnym, Duszo Chrystusowa, Wierzę w Boga, Psalm 130, z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Psalm 51, zmiłuj się nade mną, Panie, odmówienie jutrzni lub nieszporów za zmarłych, modlitwa świętego Bernarda, pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, wieczny odpoczynek, witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę, Magnificat. Odmówienie jednej z sześciu litanii zatwierdzonych dla całego Kościoła do Najświętszego imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańskiej, do Najświętszej Maryi Panny, do Świętego Józefa lub do wszystkich świętych. Pobożne uczynienie znaku Krzyża Świętego. Odpusty listopadowe. 1-8 listopada, oktawa Wszystkich Świętych. W dniach 1-8 listopada, nawiedzając cmentarz i modląc się tam za zmarłych, można codziennie uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Przypomnijmy: stan łaski uświęcającej, komunia święta, brak przywiązania do grzechu i modlitwa w intencjach papieskich. Odpust każdego dnia można ofiarować za jedną osobę zmarłą, cierpiącą w czyśćcu. 2 listopada. Odrębnym odpustem dla zmarłych jest odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy 2 listopada, czyli we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Nie ma w tym przypadku konieczności nawiedzenia cmentarza, ale należy spełnić zwykłe warunki zyskiwania odpustu, a ponadto odmówić dodatkowo w kościele Ojcze Nasz i Wierzę w Boga. Warto też wiedzieć, że listopadowe odpusty można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące, a więc nie można ich ofiarować za siebie. Należy dodać, że także w ciągu całego roku cząstkowy odpust dla dusz czyśćcowych można uzyskać za pobożne nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych, przynajmniej myślną. Także każdorazowe odmówienie aktu strzelistego: wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen, daje możliwość zyskania odpustu cząstkowego dla dusz czyśćcowych.